Dzień dobry Państwu, witamy na Kalwarii Patławskiej w naszej jednoosobowej telewizji, gdzie sam jestem komentatorem i operatorem. Czekamy na Państwa oczywiście, licząc, że przybędziecie po to, by razem z nami w tym pięknym miejscu, którym jest Kalwaria Patławska, przepraszam, nie widać wieży, cieszyć się naszą obecnością. Są już między nami różni goście, którzy przybyli to tutaj po to, by spędzać wspaniały czas. Przepraszam za chwilę przerw w ujęciu. Proszę na przykład, co mogłaby Pani powiedzieć o Kalwarii Patławskiej? Proszę się nie wstydzić. Mam pytanie do brata. Co brat myśli o Kalwarii Patławskiej? Kalwaria Patławska jest obecnie moim domem, więc co mogę o niej powiedzieć? Wspaniały wywiad, jest to Nowikusz. I proszę Państwa, przenosimy się w naszym krótkim nagraniu dalej. Oto narzeczeni przybyli na Kalwarię Patławską jako narzeczeni, a już za chwilę wyjadą z niej jako młoda para. Co myślicie o Kalwarii Patławskiej? Może najpierw Ania? Uwielbiamy to miejsce. Dziękuję, może teraz Łukasz? Świetne miejsce. Świetne miejsce. Są między nami także ci, którzy na Kalwarię przyjeżdżają od lat, a wśród nich jest również nasza dyrektorka z Koli, pani Barbara Pieczara. Co pani myśli o Kalwarii Patławskiej? Super, świetne miejsce. Dziękujemy bardzo. A co pani myśli o Kalwarii Patławskiej? No! Uciekła. Proszę Państwa, tak więc warto przyjechać na Kalwarię Patławską, gdzie specjalnie dla Państwa jedyna w swoim rodzaju telewizja. Jesteśmy, czekamy, piękne słońce, a chciałem powiedzieć, że jest to spotkanie o zasięgu kosmicznym. Razem z nami jest również ojciec Bartosz Klata Pawłowski, pseudonim Wielka Dłoń. Jedyna ofiara przeszczepu dłoni udanych, zamiast dłoni przeszczepioną rakiety tenisowe. Proszę Państwa, już jest zamach na kamerzystę i za chwilę go pokażemy. A co Pan sądzi o Kalwarii Patławskiej? Zapraszamy bardzo serdecznie, ojciec Piotr jutro wyjeżdża. Zapraszamy. Może jeszcze niektórzy inni uczestnicy? Ja się wstydzę. Nic dziwnego, sam bym się zawstydził. Pani Izabela. Zapraszamy. Ja powiem, jak zmienią operatora kamery. Ha. Tak, zapraszamy. Kalwaria jest piękna, zapraszam. Kalwaria jest piękna, jak słyszeliście. I ostatni rzut na kalwaryjską wieżę wystającą z zagmachu kamienicy. Niestety nie widać, ale czego się nie robi dla pięknego ujęcia, proszę Państwa. I jest. I w ten sposób kończymy tym rzutem na Kalwarię, która czeka na Was, stęskniona i spragniona, nasze krótkie, dwuminutowe nagranie. Pokój i dobro.